Zeszyty regionalne to publikacja priorytetowa w działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Wczoraj w Centrum Teatru Muzyki i Tańca miała miejsce promocja 19 już tomu, na który przybyła większa część autorów zamieszczonych publikacji. Autorzy podchodząc po odbiór egzemplarza autorskiego deklarowali, że będą z nami współpracować i że będą myśleć nad nowymi artykułami. Jest to dla nas bardzo pocieszające, bo coraz trudniej jest znaleźć osoby, które pracują społecznie. Zarówno autorzy publikacji, jak i komitet redakcyjny pracują bezpłatnie. Wydanie zeszytów regionalnych nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego prezydenta miasta Kutno i budżetu powiatu kutnowskiego. Co zatem zawiera 19 tom? Bardzo ciekawy artykuł pani Stanisławy Bawej, o księdzu Prałacie Ludwiku Wilkońskim, który, powiem tylko, żeby Państwa zachęcić do przeczytania, był także spowiednikiem Świętej Faustyny. Poza tym znajdziemy tu m.in. artykuły o historii Szkoły Podstawowej nr 5 w Kutnie, Drużynie Harcerzy Zwoźniakowa czy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie. Wiele artykułów wzbogaconych jest zdjęciami. Egzemplarze zeszytów przekazujemy do wszystkich szkół, do bibliotek, po to, aby każdy mógł z nich korzystać, aby młodzież Pamiętała, czytała i uczyła się o regionie, swojej historii małego, małej ojczyzny. Większość artykułów to biografie mieszkańców, którzy chcieli podzielić się swoimi wspomnieniami. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zachęca do dzielenia się swoimi historiami i pisania na ich temat artykułów.